zaśpiewam dla Państwa coś o miłości. I tej miłości pragnę Państwu, wszystkim ludziom dobrej woli i sobie z serca życzyć, a Boga prosić o Jego łaskę i błogosławieństwo. Kochana siostro, kochany bracie, nie wiem, kim jesteś, nie wiem, gdzie żyjesz, lecz chcę dla Ciebie poświęcić wszystko, chcę dać Ci siebie. Takie jest prawo miłości, które dał Pan. Takie jest prawo miłości, jest kluczem do nieba bram. Takie jest prawo miłości, Ty jego strzeżmy i miłość wszystkim dokoła ze sobą nieśmy. Takie jest prawo miłości, które dał Pan. Takie jest prawo miłości, jest kluczem do nieba bram. Takie jest prawo miłości, jego strzeżmy i miłość wszystkim dokoła ze sobą nieśmy. Kimkolwiek jesteś, gdziekolwiek żyjesz, na jakiejkolwiek spotkam Cię drodze, zawsze otwarte boskie ramiona przygarną Ciebie, Ciebie i mnie. Bo takie jest prawo miłości, które dał Pan. Takie jest prawo miłości, jest kluczem do nieba bram. Takie jest prawo miłości, jego strzeżmy i miłość wszystkim dokoła ze sobą nieśmy. Przykazanie nowe daję Wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak i ja Was miłowałem. Po tym poznają, że jesteście uczniami moimi i że będziecie się nawzajem szanować i kochać. Dlatego biegnijmy kochać świat, ludzi, stworzenia, bo to wszystko tak szybko przemija. Pantareni. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Łaska i pokój od Boga naszego Ojca i Pana Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym niech będą z Wami wszystkimi. Jeżeli ktoś mnie miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego. Nie ma nic piękniejszego i ważniejszego nad miłość. Sam Chrystus, Pan, jest miłością wszechświata. To On zostawił nam w testamencie przykazanie, abyśmy się wzajemnie miłowali. I można u progu tej Eucharystii postawić pytanie, co człowiek zrobił z tą miłością? Czy ją wciela w codzienność życia, w swoje i innych jestestwo? Czy podeptał ją, tak jak proch ziemi? Gdzie jest miłość? Miłość przecież nie zna nienawiści, zła, krzywd, bluźnierstw, przekleństw. Miłość jest piękna, czysta,
nie unosi się poklaskiem, pychą, nie dopuszcza zła. Miłość trwa wiecznie, wszystko przeminie, zniknie to, co jest tylko cząstkowe, a pozostanie ona, miłość. Dlatego róbmy wszystko, aby przez nas, przez nasze postępowanie, nasze życie, miłość była zawsze na pierwszym planie. Bóg nam zostawił ten piękny dar, ten piękny testament miłości Boga i bliźniego. Dlatego szanujmy siebie, innych ludzi, świat. To wszystko, co nam ofiarował na tę krótką chwilę naszego bycia tutaj w gościnie na tej ziemi. Wszystko zostawiamy i odchodzimy. Nic nie zabieramy ze sobą. Zabieramy tylko dobre bądź też złe uczynki. Oby ta pierwsza szala miłości i dobra przeważała na wadze naszego ludzkiego życia. Dzisiaj, moi drodzy, warto podziękować Bogu i należy podziękować za każdy nasz oddech, za to, że tak pięknie Bóg uśmiecha się promieniami słońca, piękną aurą pogodową, za to wszystko i za krople deszczu, i za szron, za każdy jeden cudowny boski gest w stronę świata i ludzkości. Błagajmy Boga, aby przyjął nasze uwielbienie, nasze podziękowanie w tej Eucharystii i nasze przepraszam. A prosząc Go, powiedzmy to, czego pragną nasze serca. On i tak zna nasze pragnienia. Wyrażamy je w naszych myślach i przedstawiamy Bogu w duszę i w duchu uwielbienia boskiego imienia Jego Matki, Matki Różańcowej, Maryi Październikowej. Szczególnymi zaś intencjami otaczam i proszę o Boże błogosławieństwo dla ludzi chorych, cierpiących, samotnych, smutnych, przeżywających jakieś dramaty, problemy, nieszczęścia. Szczególną zaś intencją otaczam Pana Zygmunta i proszę o zdrowie dla niego i o umocnienie nadziei i wiary. O Boże błogosławieństwo dla niego, jego bliskich. Nie mogę pominąć tych, którzy od nas odeszli. Dołączam moje intencje. W intencji moich kochanych rodziców, brata, zmarłych z mojej rodziny, tych ludzi, których odprowadziłem na miejsce spoczynku, dołączam waszych ukochanych zmarłych, a także świętej pamięci Bożenę Łudzińską, którą w minionym tygodniu odprowadziłem na miejsce spoczynku. Świadomi naszych zaniedbań i grzechów, przeprośmy teraz dobrego Boga za wszystkie nasze upadki, słabości. Niech On wybaczy nam nasze ludzkie ułomności i obdarzy nas błogosławieństwem. Możemy skorzystać też z sakramentu pojednania ze spowiedzi powszechnej, ogólnej, która na równi w naszym Kościele, na wzór pierwszych braci chrześcijan, jest traktowana z konfesjonalem. Jeżeli ktoś czuje potrzebę wyspowiadania się szczerego, tak jak czynili to nasi bracia i siostry, może to teraz uczynić przed Bogiem samym. Bo może od wielu lat nie byliśmy u spowiedzi, może kiedyś zataliśmy jakiś grzech, może kiedyś wstydziliśmy się księdza, konfesjonalne. Teraz powiedzmy Bogu to bezpośrednio, bo On nas kocha i czeka na nasze tak. Panie, proszę Cię, wybacz mi. Dlatego pytam siebie i każdego z Was. Odpowiadamy w ciszy, w skupieniu. Kiedy ostatni raz byliśmy u spowiedzi? Czy za daną pokutę godnie odprawiliśmy? Czy zadośćuczyniliśmy Bogu i ludziom wyrządzone krzywdy? Czy pracowaliśmy nad naszym życiem i sumieniem, by sukcesywnie wyeliminowywać zeń zło? Czy nie nadużywam Bożego imienia na daremno?
To imię wymawiam z miłością i z szacunkiem. Czy ja modlę się, czy ja rozmawiam z Bogiem, czy kocham siebie taką miłością prawdziwą, szczerą i akceptuję siebie, czy kocham bliźniego, tak jakbym chciał, aby mnie kochano. Czy modlę się za tych, którzy mi krzywdę wyrządzają, bo to oni są chorzy i potrzebują mej modlitwy. Czy nie przeklinam, nie bluźnię, nie przywłaszczam sobie cudzego mienia? Czy jestem dobrym człowiekiem i dążę do dobroci, realizuję to, co najpiękniejsze w życiu? Czy nie obmawiam, nie przeklinam, nie naśmiewam się z innych, nie cieszę się z krzywdy ludzkiej? Czy modlę się za zmarłych? Czy ja w ogóle rozmawiam z Bogiem? Czy słucham tego, co On ma mi do powiedzenia? Za co Pana Boga i bliźniego chcę przeprosić? Uczynię to teraz w chwili ciszy. Pytam siebie i każdego z was z czyszczonym sercem. Wyznałeś i żałujesz za wszystkie grzechy swoje? Żałuję. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, czynnikiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana, Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam wszystkie grzechy, doprowadzi nas do żywota wiecznego. Amen. Jako pokutę za wszystkie swoje grzechy, ci, którzy odprawili tę spowiedź, szczerze pragną przyjąć Komunię Świętą, proszę ofiarować 10. Różańca Świętego na uwielbienie boskiego imienia, powiedzmy Boże i Matko Najświętsza. Pragnę was uwielbić tą modlitwą. I podziękujmy. Nie prośmy o nic. Bóg wie, czego nam potrzeba. Niech On teraz w swym miłosierdziu udzieli nam wszystkim rozgrzeszenia. Uczyni to mocą kapłaństwa, którym mnie, niegodnego sługę swego, obdarował. Przed Bogiem zatem pochylmy głowy i prośmy o przebaczenie. Bóg Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech nam udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła i ja, mocą daną przez Chrystusa Pana w kapłaństwie, rozgrzeszam was z grzechów waszych w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wysławiamy Pana Boga, bo jest dobry, bo Jego miłosierdzie trwa na wieki. Pan odpuścił nam grzechy, idźmy w pokoju i nie grzeszmy więcej. Jeżeli ktoś szczerze się wyspowiada i pragnie przyjąć Komunię Świętą, serdecznie zachęcam. Wszechmogący wieczny Boże, prosimy, pomóż w nas wiarę, nadzieję i miłość i daj nam ukochać Twoje przykazania, abyśmy mogli otrzymać obiecane zbawienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Usiądźmy, proszę, i posłuchajmy teraz Słowa Bożego. Czytanie z Księgi Wyjścia. To mówi Pan. Nie będziesz gnębił i nie będziesz uciskał cudzoziemców, bo wy sami byliście cudzoziemcami w ziemi egipskiej. Nie będziesz krzywdził żadnej wdowy i sieroty. Jeśli byś ich skrzywdził i będą mi się skarżyli, usłyszę ich skargę, zapali się gniew mój i wygubię was mieczem. I będą żony wasze wdowami, a dzieci wasze sierotami. Jeśli pożyczysz pieniądze ubogiemu z mojego ludu, żyjącemu obok ciebie, to nie będziesz postępował wobec niego jak lichwiarz.
i nie każesz mu płacić odsetek. Jeśli weźmiesz w zastaw płaszcz twego bliźniego, winieneś mu go oddać przed zachodem słońca, bo jest to jedyna jego szata i jedyne ukrycie jego ciała podczas snu. Jeśli by się żalił przede mną, usłyszę go, bo jestem litościwy. Oto słowo Boże. Miłuję Ciebie, Panie mocy moja. Miłuję Cię, Panie, Panie mocy moja. Panie upoko moja i twierdzo, mój Wybawicielu. Miłuję Ciebie, Panie mocy moja. Boże, skało moja, na którą się chronię, tarczo moja, mocy zbawienia mego i moja obrono. Wzywam Pana godnego pochwały i wyzwolony będę od moich nieprzyjaciół. Miłuję Ciebie, Panie mocy moja. Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Pan Jezus zamknął usta Saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w prawie, zapytał, wystawiając go na próbę: Nauczycielu, które przykazanie w prawie jest największe? On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe prawo i prorocy. Oto słowo Pańskie. Władzą przekonasz serce, dusza i umysł ludzki. Więc wszystkie te władze każdego człowieka są zaangażowane w to, co najważniejsze, w miłowanie. I dzisiaj o tym miłowaniu mówi nam tak pięknie Ewangelia Święta, ale i też pierwsze czytanie dzisiejszej lekcji z Księgi Wyjścia. Tutaj Bóg słyszy skargę pokrzywdzonych, a On sam jest miłością. Słyszy ich cierpienie i pragnie, aby lud się nawrócił. Powiada, nie będziesz krzywdził żadnej wdowy i sieroty. Oddasz pieniądze, nie bierzesz zastawu od swego bliźniego. Popatrzcie, jak pięknie Bóg wprowadza nas przez Księgę Wyjścia Starego Testamentu do tego Nowego, który mówi nam tyle o miłości. Więc serce, dusza i umysł, te władze człowieka są zaangażowane, to bardzo zaangażowane w miłowanie. To coś więcej niż poryw serca, jakieś uniesienie ludzkie, czy jakiś intelektualny zlot ku wyższym wartościom. Miłość Boga i człowieka to nie tylko sposób, ale środowisko życia, w którym cały człowiek w końcu odnajduje siebie,
odnajduje też sens i cel swojego bycia na ziemi. Bóg z miłości pozwolił nam doczekać dzisiejszego dnia. Popatrzcie, mogliśmy nie otworzyć naszych oczu dzisiaj. Mogła to być nasza ostatnia noc, gdy kładliśmy się wczoraj spać. A jednak wolą Bożą stało się to, abyśmy dzisiaj mogli być tutaj razem w świątyni, modlić się, uśmiechnąć się do siebie życzliwością ludzką, sercem, które też potrafi kochać. Moi drodzy, nie ma na ziemi człowieka, który nie pragnąłby być kochanym, który nie pragnąłby kochać. Drogie siostry i bracia, Chrystus Pan mówi nam tak: kto mnie miłuje i zachowuje tę naukę, którą ja głoszę, to mój Ojciec go też umiłuje. I przyjdziemy do Ciebie, siostro, bracie. Przyjdziemy. Tak mówi do nas Chrystus. Więc dlaczego ludzkość depcze tę miłość, której nigdy dosyć? Której nigdy dosyć? Która jest najcenniejszym skarbem i czyni cuda? Gdyby ludzkość kochała się nawzajem, wypełniała Boży nakaz miłości, nie byłoby wojen, kłótni, waśni, podziałów i na tle religijnym i politycznym. Róbmy zatem wszystko, aby choć w jakimś maleńkim kawałeczku przeze mnie, przez Ciebie, siostro, bracie, przez nas, przez każdego człowieka, świat był lepszy, piękniejszy, a miłość Boża była wcielana w życie i Jego imię wywyższane. Bądź w tym wszystkim uwielbiony, Ty, który jesteś, któryś był i który przychodzisz i będziesz. Chwała Tobie na wieki wieków. Amen. Ciało. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was, za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł.
Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani i zaproszeni na ucztę Baranka. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale pomóż mi to słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Pan z wami i z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Życzę wam wszystkiego najlepszego i dobroci pełen gór. Niech wysypią się kamienie, niech nam świeci słońce już. Niech ustaną wojny, kłótni i spory,
niechaj miłość gości wśród nas. Niechaj każdy będzie nam bratem, bo Pan Jezus kocha nas. Dał nam testament swej miłości, byśmy wzajemnie kochali się. Przyjmij, siostro, bracie, prezent, który Bóg ofiaruje ci. Więc dlatego kochaj wszystkich, kochaj cały piękny ten świat, który Bóg dał nam w dzierżawę. Niech raduje się serce nam, niech oddają się bóle i choroby, i nieszczęścia, piekła, żar. Więc kochajmy się nawzajem, bo Bóg pragnie tego w nas.